Chluśniem, bo uśniem. Pewnie nieraz słyszałeś to w swoim życiu. Ale co się dzieje, kiedy naprawdę chluśniesz? Co się dzieje po wypiciu kieliszka alkoholu? O tym w dzisiejszym odcinku. W ogóle skąd się bierze alkohol? Różne rodzaje alkoholu, które pijemy są na bazie etanolu. Etanol jest produkowany przez drożdże, które fermentują cukry w owocach i ziarnach. Mikroorganizmy zjadają te cukry, a etanol jest tego odpadem. Kupą, tak jakby. Cząsteczka etanolu jest mała i bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. A ponieważ jest tak mała, kiedy ją pijemy, jest bardzo łatwo wchłaniana w jelitach i rozprowadzana we krwi do wszystkich narządów w mózgu. Etanol nie za dobrze za to rozpuszcza się w tłuszczach i olejach. Chociaż tłuszcze i oleje mogą się w nim rozpuszczać. Etanol, oprócz tego, że jest odurzający, jest również, chcąc nie chcąc, składnikiem odżywczym. Ale zła wiadomość jest taka, że najłatwiej przekształca się w tłuszcz. To dlatego wszyscy ci piwo-enjoyerzy są tacy grubi. Najłatwiej wchłania się do naszego systemu przez jelito cienkie. Oznacza to, że co masz w żołądku może mieć bardzo duży wpływ na to, jak potoczy się twoja noc, jeśli planujesz pić. Kiedy bierzesz pierwszy łyk piwa, to oczywiście trafia ono do żołądka. To, co się dzieje potem, zależy w dużej mierze od tego, czy już jadłeś, czy raczej jeszcze nie jadłeś. Jeśli jadłeś, alkohol jest skutecznie zatrzymywany w żołądku, podczas gdy on pracuje nad rozłożeniem stałego pokarmu. Alkohol może być wtedy wchłaniany do krwiobiegu przez żołądek. Dzieje się to jednak stosunkowo powoli. Inaczej bardzo, bardzo powoli. Dlatego kiedy jesz, nie jesteś w stanie się tak szybko nawalić. Tak więc stężenie alkoholu we krwi również wzrasta stosunkowo powoli, gdy jest on tam uwięziony. Jeśli jednak nie jadłeś dobrze, alkohol szybko przechodzi do jelita cienkiego. Tutaj jest wchłaniany do krwi obiegu o wiele szybciej, głównie dlatego, że jelito cienkie ma o wiele, o wiele większą powierzchnię. Warstwa komórek, która pokrywa wnętrze jelita cienkiego, nazywana jest nabłonkiem. I to w tym na błąku dzieje się jazda. Ponieważ etanol jest tylko małą cząsteczką, mniej więcej trzy razy większą od cząsteczki wody, może z łatwością przechodzić przez te same kanały i pory, którymi woda dostaje się do krwiobiegu. Wszystko co jesz lub pijesz, a co jest wchłaniane przez przewód pokarmowy do krwiobiegu, trafia najpierw do wątroby przez specjalny system żył zwany. Układem wrotnym. Część etanolu zostaje zmetabolizowana lub rozłożona podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Reszta jest przenoszona wraz z resztą krwi do serca przez płuca w celu dotlenienia, po czym trafia z powrotem do serca i jest wypompowywana przez system tętniczy do wszystkich organów w ciele, w tym do mózgu, gdzie. Pojawiają się efekty naszego balowania. Etanol działa w mózgu jako środek depresyjny, co oznacza, że spowalnia działanie komórek nerwowych. Dzieje się tak poprzez zaburzenie pracy neuroprzekaźników w mózgu, co jest możliwe, ponieważ etanol jest tak małą cząsteczką, że może przenikać przez szczelne naczynia włosowate w mózgu, znane jako bariera krew mózg. Neuroprzekaźniki to chemiczni posłańcy, używani przez układ nerwowy do komunikacji z komórkami nerwowymi i mięśniami. Istnieje wiele różnych rodzajów neuroprzekaźników, ale alkohol alkohol wpływa głównie na trzy. GABA, glautamina i dopaminę. Etanol zwiększa działanie gabby, który jest neuroprzekaźnikiem hamującym, co oznacza, że zmniejsza aktywność elektryczną w mózgu, spowalniając ją. Etanol zmniejsza również ilość glutaminianu w mózgu, a glutaminian jest neuroprzekaźnikiem pobudzającym, więc zmniejszenie jego działania również spowalnia organizm. Oba te efekty mówią w skrócie za tym, dlaczego po kilku drinkach możemy mieć problemy z mówieniem. I słabą koordynację. I dobrze się czujemy, ponieważ mamy wystrzał dopaminy. Można by pomyśleć, że początek tych efektów byłby sygnałem dla większości z nas, aby przestać pić. No ale nie do końca, nie dla każdego. Dlaczego więc kończymy, niektórzy, w kolejce po kolejnego drinka albo kolejnego chryśniem, bośniem, albo zdrowie? Ani, ani moje, ani twoje. Etanol zwiększa ilość dopaminy w ośrodku nagrody w mózgu. Zwiększa to uczucie przyjemności, kiedy pijemy. Poziom przyjemności, jaki czerpiemy z picia, nie jest taki sam dla wszystkich. Genetyka niektórych ludzi sprawia, że odczuwają oni znacznie więcej przyjemności niż inni. Wszystkie te efekty zachodzą w płacie czołowym mózgu, który jest odpowiedzialny za powstrzymywanie nas odrobienia i mówienia rzeczy społecznie nieodpowiednich. Kiedy alkohol dostaje się do upośledza naszą zdolność do kontrolowania naszego zachowania. Dlatego po alkoholu niekiedy mówimy, albo potrafimy raczej odwalić różne dziwne akcje, nie mając nawet 17 lat, mając więcej. Bo alkohol tylko dla pełnoletnich. Przy stężeniu alkoholu około 0,7 promila w wydychanym, nasza mowa zacznie się obijać, będziemy kofali. I zmysł równowagi pójdzie się. Przy 3 promilach zazwyczaj już tracisz przytomność i zgonujesz. A kropnięcie jest tuż za rogiem. Chociaż są rekordziści, którzy mają nawet 14 promili i jadą dalej. Ty możesz jechać dalej na hardcoreteaching.pl. Zapraszam cię również na Basic Teaching, tam też jest odcinek. Papa! Pa.